Oglądać Kuchenne Rewolucje, zagraniczne edycje, porównać, jak to wygląda? Nigdy nie oglądałam Gordona Ramsaya. No właśnie. Chyba w 10, jakby po 5 latach raz obejrzałam jego program i miałam wrażenie, że ludzie, którzy są na planie, są statystami. Ja miałam takie samo wrażenie, że jest to wyreżyserowane. Tak, i dlatego to żyło bardzo krótko, po 3 lata. A tu jest 10 rok. Jedyne na świecie. Jak wiadomo, program jest nam numerem jeden we wszystkich telewizjach. Oglądalność Kuchennych Rewolucji jest numerem jeden. I przy tych wszystkich zajętościach telewizyjnych jednak ma Pani własne restauracje. Szczególnie jesteśmy dzisiaj u Fukiera w Pani domu, jak Pani powiedziała nam dzisiaj na początku. Czy to jest tak, że nawet najlepsze restauracje, tak jak u Fukiera czy inne Pani, borykają się z jakimiś problemami i Pani musi mieć też czas na takie po prostu sprawy codzienne? Restauracja to jest jak dziecko. Aha. Nie można powiedzieć, że go masz i koniec. Cały czas trzeba być myślami, filozofią, radami przy nim. To jest tak, że to jest ciało, którego nie oddziela. To nie sputnik. Z jakimi problemami może borykać się restauracja w dzisiejszych czasach tak świetna? Z opiniami na Facebooku ludzi? Nie, dlaczego borykać? My się nie borykamy. No to ja muszę tylko mieć pomysł na dalsze menu, na kreowanie atmosfery, kwiatów, na utrzymanie tego, że to nie jest nowe, tylko właśnie, że to jest najstarsze miejsce w Polsce, że to powstała restauracja, ta winiarnia powstała w 1462 roku i że ten duch Fukiera jest do dzisiaj, utrzymywać go i nie robić noworyszowskiej jazdy, noworyszowskich rzeczy. Przychodzą tu cudzoziemcy, którzy sobie Polskę wyobrażają jako schabowy i pierogi, kiełbasę i są zdziwieni, że polska kuchnia tutaj przedwojenna jest po prostu wyborna, wykwintna. Naprawdę wyjątkowa. Nikt już na świecie poza Chińczykami nie jej tak podanej kaczki. W kuchni jest dużo Pani, ale też w tych pięknych dekoracjach jest dużo Pani. Powiedzmy dla osób, których tutaj jeszcze nigdy nie było, żeby zachęcić, jakie tutaj akcenty są? To są kolekcje moich ukochanych obrazów. Też są obrazy moich przyjaciół, moje obrazy. Są portrety bliskich. Jest to mój dom. Zapraszamy wszystkich i do Fukiera, i do przed telewizory na Kuchenne Rewolucje. Fukier jest wyjątkowy. Wydaje mi się, że takiego tatara jak tutaj. Zupy nic, kaczki, kołdunów zabawione z lubczykiem i barszczu czerwonego. Nikt nie powtórzy. I tortu, po którym się tańczy walca, bo ja po trzecim kęsie już naprawdę tańczyłem. No ja nie wiedziałam, że Pan jest taki wrażliwy. Dziękuję.